I to trener musi wiedzieć i musi. Teraz jest sprawa druga, która się jak gdyby łączy. To jest sprawa Błaszczykowskiego. To być akurat może był tweet. Ktoś pyta, czy Kuba Błaszczykowski zagra w pierwszym składzie z Austrii. W wywiadzie pozwoli, że on powiedział, że absolutnie się nie wycofuje, że Błaszczykowski jest mu potrzebny. I być może jest mu potrzebny właśnie w tym kontekście, że mieć z drużyną kogoś między drużyną a nim. Tym, który może imponować. Nie gowejmy do sztabu szkoleniowego, trenerze, nie możemy nie możemy w ogóle gadać jakichś głupot. Albo Jurek Brzęczek powołuje piłkarza, bo jest dobry, albo bierze kogoś do sztabu. No tłumaczenie, że ja chcę coś budować i chcę mieć kontakt, to kontakty też miał Piotrek Świerczewski. No trenerze, no nie róbmy. On jest selekcjonerem reprezentacji Polski, kraju, który ma 14 milionów ludzi. Więcej. 38. No 38, prawie 40, no. No, ale powiedziałeś 14 dziś. Nie, 40, no to może źle powiedzieć. Prawie 40. Będzie miło i mi dacie skończyć na razie. Dobrze, w kraju, który ma 40 milionów ludzi, sztab szkoleniowy, nie wiem, 8-10 osób. Ja z Jurkiem grałem, ja go mega szanuję, ale ja od Jurka wymagam obiektywizmu i racjonalnej oceny, a nie tłumaczenia się, że ja powołuję kogoś. Ale to kogoś. Ja to powiedziałem, on się nie tłumaczy. Nie. No, ja czytałem, słyszałem ostatni wywiad, w którym powiedział, no powołuję, bo ja go potrzebuję w innej roli. Potrzebujesz go w innej roli, to weź go do sztabu szkoleniowego. A może go weźmie. Ale trenerze, może, to zastanowimy się, czy my dożyjemy jutra. Mi chodzi o to, nie może być przekazu, że ja biorę piłkarza dlatego, bo ja chcę coś budować innego. Albo bierzemy Kubę Błaszczykowskiego, bo dobrze gra i tej reprezentacji pomoże, albo bierzemy go w sztabie szkoleniowym i Kuba jest w sztabie szkoleniowym. Okay, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że my zaczynamy brać ludzi dlatego, że ja potrzebuję mieć kontakt. To, że to są rodziną. Po drugie, jeszcze jedna rzecz. To jest reprezentacja Polski. Co mnie najbardziej boli, każda konferencja prasowa, każde powołania, wszędzie nadgórny temat to jest Kuba Błaszczykowski. Kuba nie jest jeden tej reprezentacji. No tak, jak był powoływany z trybun, Daj mi skończyć. Tam jest Robert Lewandowski, który jest ważniejszy, jest Milik ważniejszy, jest Piątek na dzisiaj ważniejszy, Grosicki ważniejszy, Glik, Bednarek, Krychowiak. A może on jest takim pomostem między nimi? Trener mi nie może da skończyć. Przepraszam. Nie, bo to chodzi o jedną rzecz. No, my dzisiaj, mi chodzi o to, że cały czas są pytania o Kubę. Na pewno jest to niezręczne. A nie odgrywa, a nie, przede wszystkim, na dzień dzisiejszy nie odgrywa takiej roli w reprezentacji sportowej, żeby o nim mówić, bo uważam, że więcej tematów jest na temat Lewandowskiego, Piątka, jego sytuacji, Zielińskiego, którego Milika, a my cały czas tylko dyskutujemy, to czy Kuba będzie grał. Ale Nawałka też brał peszkę, tak? Chciał mieć takiego. Nawałka brał peszkę i też nie, to było nieuzasadnione. My mówimy o czymś innym. Sytuacja. Trener ma święte prawo powoływać zawodnika, którego chce powoływać? Tak. Natomiast i rozliczymy go z wyniku. Niech powie, potrzebuje Kubę sportowo i to jest jego zdanie, i to jest jego opinia. Natomiast każde inne tłumaczenie, budowanie jakiejś filozofii, że jest mi potrzebny do innych rzeczy, jest niepotrzebne Jurkowi. To jest po prostu niepotrzebne. Biorę Kubę, bo jest dobry. Kropka. Tak jest, tak i schodzę jest z jego tematu. Nawet potrzebuję Kubę jako jokera, żeby dał mi impuls, żeby wszedł na 15 minut, przytrzymał piłkę, zagrał pod faul. No ale czekajcie, to uzasadnienie pewnie, nie wiem, będzie chyba, ale jak powoła. Było już. Ale nie, to było. Na razie jeszcze na papierze nie ma. Jak zobaczymy, że jest powołany, to można go zapytać, no, tak jakiej roli to jest. Ale trenerze, no ale nie będę go pytał potem, bo on już powiedział wcześniej, w jakiej roli go powoła w wywiadzie. Ale może przemyślał to, teraz ma inny i jakoś zmienił zdanie. Na pewno sytuacja, w której no, i selekcjoner wie, że to jest kontrowersyjne. Są rodziną, no jest kontrowersyjna. I zwłaszcza w momencie, kiedy piłkarz jest na tej fali już opadającej. Ale wczoraj nieźle grał. No dobra, w polskiej lidze. Maradona też powołał Aguero. No tak.